Dzień dobry Państwu, witamy z naszej pieczary, z naszego man cave'u. Przed Państwem mój syn Władysław. Tutaj mamy taki nasz pokój z modelami. Ten pokój już pewnie, jeśli śledzicie naszą kolekcję dłużej, to już tutaj z grubsza znacie. Tutaj w tej kolekcji nie za dużo się zmieniło, chociaż dzisiaj będzie pewne uzupełnienie w postaci tutaj poloneza strażackiego i jeszcze tutaj będzie uzupełnienie kolekcji 1 do 60, ale na razie te modele, Wadziu, odkładamy tutaj, bo one będą w oddzielnym wideo, ok? Okej. I teraz tak, słucham? Co to dzisiaj otwierałeś? Nie, tutaj jeszcze dzisiaj nic nie otwierałem, ale zaraz Ci pokażę. Zobacz, mamy tutaj te modele Veli, które ostatnio kupiłem. Pamiętasz? Te, co nawet zresztą razem jeździliśmy do Dilza, do Pepko, tak? I chyba w Rossmanie też coś trafiliśmy. Nie, chyba nie. A chyba tak właśnie. Nie. No dobrze. Tak czy siak, mamy tutaj, zobaczcie, kolekcję, którą już wcześniej pokazywaliśmy. To są modele Veli. Jedynie tutaj Skoda ma jakąś adnotację, że tutaj prezentuje jakąś skalę. Konkretnie chodzi o skalę 1 do 38. Ogólnie z tej serii tych nie do końca tutaj trzymających wymiary względem siebie wybieram tylko te, które mi się podobają, które są moim zdaniem ładnie zrobione. No i tak, teraz proszę Państwa, nie będę ich chował, żebyście tutaj w tle mieli cały czas tą naszą kolekcję. Teraz, Władku, ja Cię przeproszę, dobrze? Ja sobie tutaj siądę, nie wiem, czy zaraz nie będę potrzebował Twojej pomocy. Pomocy, proszę o Ciebie, w postaci, tak, będę potrzebował Twojej pomocy, bo przecież te modele są, stary, tutaj zaklejone. Więc będę potrzebował nożyka, tego czarnego. On tutaj jeszcze jest, czy już go nie ma? Nie, chyba już go nie ma. To ja Cię poproszę o ten nożyk, dobrze? Czarny. Dobrze. A tutaj jeszcze mamy kolekcję naszych Hot Wheelsów, matchboxów. I teraz, co my tutaj mamy z tej serii 1 do 60, tutaj mamy Chevela, tak? Chciałem tutaj sprawdzić, czy taki Chevel z Hot Wheelsów, jak on się ma tak jakościowo w stosunku do tamtej serii, ale nie widzę tutaj. No, powiedzmy, spróbujemy spojrzeć na tego. No, moim zdaniem jest bardzo podobny. Nic, nic. To nie szkodzi. Dobra, Wadź. Tu, jak widzicie, i dobrze widzicie, mamy dwa Wartburgi, takie same. Oczywiście nie mam problemu z tym, żeby otworzyć i wyjąć je oba, bo w końcu to jest przecież cała frajda, żeby się nimi jakoś bawić. No, to jest jedna z form, w zasadzie podstawowa forma zabawy modelami. Takimi. Ok. No i co? Wyjeżdżają powoli. Władysław sobie tutaj grupuje po raz kolejny Hot Wheelsy. Różne tutaj konfiguracje, różne grupy są tworzone. Tu mamy Skodzinę. Cyk. Tu mamy Wartburgini. Warczyburga. Już go wyjmujemy. Cyk. I tu mamy kolejny Wartburgini. Wartburgini dwusuwowy. Oczywiście. Wartburg 353. Zaraz tylko spojrzę, czy się nie mylę. Tak, oczywiście, że 353. Tutaj możecie sobie spojrzeć, jak to wygląda na pudełku, gdybyście byli zainteresowani. Co my tutaj mamy napisane? Nie, tutaj żadnej skali podanej nie mamy. Oczywiście model wyprodukowany w Chinach. Auto metalowe z plastikowymi elementami. No i trzeba tutaj spełnić ten wymóg. Jak widzicie, trzeba mieć minimum 3 lata, żeby się nimi bawić. Ok, wyjmuję Skodę.
mamy Wartburga i mamy drugiego Wartburga. Teraz tak, te Wartburgi, to wszystko nam idzie tutaj. Te pudełeczka sobie zachowamy. Ładziuś, dobra? Alright? No, o, tu jeszcze patrzę na telewizor. Ty wiesz, że na tym telewizorze to z babcią Anią i z dziadkiem Jackiem sporo oglądaliśmy. No, kiedyś były takie telewizory. Dokładnie na tym oglądaliśmy różne rzeczy. No, fajnie. Tu mamy od razu piękną foteczkę. Możemy sobie na nie spojrzeć. Dobrze, i teraz tak. Może zaczniemy tutaj od kontynuacji wątku skodowego. Oj, niestety mi tutaj koło od DeLoreana odpadło. Dzisiaj w ogóle już przyszła paczka z kolejnymi częściami do DeLoreana. No, trzeba się wziąć za to składanie wreszcie. No nie? Dobrze. I teraz tak, mamy tutaj dwie skody. Tą czerwoną już Wam pokazywałem. Tutaj zrobimy o, takie zdjęcie. Może jeszcze obie spróbujemy uchwycić. Dobra, mamy. Niech tam tylko tutaj ostrość złapie. Mhm. Tu Wartburgi. Dobrze. Oglądamy Skodę. Tak nam się tutaj prezentuje przód Skody. Pod tą listwą takie tutaj zaczernienia, to tutaj są jakieś odbicia od zderzaka. Tutaj mamy koła. Całkiem spoko. Tutaj ten dekiel jest odwzorowany. Tak jak już Wam mówiłem. Drzwi, no tak trochę, wiadomo, chamsko tutaj trochę wyglądają. Te ramki takie grube, ale w rzeczywistości, jak pewnie się orientujecie, te ramki w tej Skodzie w skali 1:1 też są takie duże. Światła, no nie są tutaj, jak widzicie. One są tylko namalowane. O. Tak, ale za to ten napis Skoda tutaj bardzo fajnie jest zrobiony. Nie zauważyłem na tych modelach jeszcze wad, tak jak często widać te wady na modelach De Agostini, ewentualnie Dafi, które tutaj widzicie. Więc tutaj jeszcze żadnych wad nie odnotowałem. No i dla porównania to jeszcze mamy tą Skodę czerwoną. O, jeszcze takie zdjęcie jej zrobimy. No dobrze, teraz już damy spokój Skodzinkom i przechodzimy do Wartburgów, do Wartburgini. Wartburg 353. Szkoda, że w tym samym kolorze akurat. Kupiłem je przez przypadek. Jednego dnia tak w ogóle. Okazało się, że już w innym sklepie wziąłem taki sam model. Teraz tak, te takie dekielki, te słoneczka, to jak najbardziej na tym samochodzie funkcjonowało, jak wiecie. Tutaj mamy, o, tutaj dla, zobaczcie, tutaj mamy już światła nienamalowane, tylko tutaj mamy jakiś plastik lepiej imitujący szkło. No, za to tutaj mamy światła, jak widzicie, takie zespolone z tym grillem, ale to się jeszcze jakoś tutaj broni, gubi, jest ok. Zaraz spróbujemy otworzyć drzwi do Wartburga. Tak, kierownica w tym Wartburgu tam, no, raczej tego nie zobaczycie, ale ma taki kształt, jak powinna mieć. Tutaj zegary jak najbardziej, to wszystko się zgadza, płaska podłoga, wszystko wygląda jak w oryginale. Tu jeszcze, żeby trochę urozmaicić te widoki, jednego tutaj zostawimy z otwartymi drzwiami, drugi, teraz zobaczcie, one wszystkie mają jakość taką porównywalną, wyglądają dobrze, nie widzę tutaj specjalnych różnic. Jeszcze możemy zrobić im zdjęcie, o, tak z tyłu, proszę bardzo, zwykle tutaj były robione zdjęcia od przodu. Taka trochę niekonsekwencja w tych światłach. Niektóre są szklane, przepraszam, takie
plastikowe, inne są tylko namalowane. Nie wiem, jaki to klucz, ale nie wszystkie są takie same. Czekajcie, jeszcze może takie zdjęcie zrobimy. Cyk. O. Dobra. No to tak, i teraz zobaczcie, jak wygląda cała moja kolekcja tych aut Veli z tej serii oczywiście, bo aut Veli mam więcej. Tak. Piękna kolekcja. Tu mamy tak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 aut z tej serii. Już u mnie jest. No dobrze, proszę Państwa, to tutaj nie przedłużam z autami Veli i zaraz planuję nagrać, o ile będzie czas, jeszcze tutaj kolejny model z De Agostini, 1 do 43. A Władysław, jak widzicie, sobie nadal tutaj działa z Hot Wheelsami. Super, Wadzia. Sporo ich już mamy, co? No. 911, tam 3, widzę, ostatnio niebieską nabyliśmy, no. Ekstra. Superowo. No i tu jeszcze rzut oka, tak żeby was trochę oderwać od tych małych samochodzików. Tutaj mamy Lincolna. Tu już jest model. Tu już jest poważny model. Super jakości. Miło się na niego patrzy. Specjalnie go wyjąłem tutaj z półki, żeby mieć go bliżej. Nawet tutaj ta wykładzinka, ona jest materiałowa. Tu mamy też materiałową podłogę. To znaczy wykładzinę podłogi. Tutaj też jest dach, zobaczcie, materiałowy. Świetne są te modele. Rewelacja. No dobrze, to tyle. Uszanowanko.